Nazywam się Grzegorz Kwiatkowski, jestem poetą i muzykiem z Gdańska, z Polski. Jestem tutaj prawie cały miesiąc, za kilka dni kończy się okres rezydencji w Wiedniu. Ten czas dał mi bardzo dużo spotkań z ludźmi ze świata literatury, ale też dał mi bardzo dużo możliwości do zwiedzania, do poznawania historii Wiednia, do odwiedzania cmentarzy wiedeńskich, do poznawania również ciemnych stron Wiednia, takich jak Eugenika, projekt T4 i afera Spiegelgrund. Także poznałem i ciemne, i jasne strony Wiednia, a dzięki tej rezydencji miałem okazję i szansę na dokończenie mojej ostatniej książki, która składa się na trylogię o ludobójstwie i o sprawach raczej granicznych i ostatecznych. Także mam nadzieję, że to stypendium i ta rezydencja artystyczna, nawet nie, że mam nadzieję, ale jestem pewien, że ta rezydencja artystyczna bardzo wpłynęła, bardzo pozytywnie wpłynęła na moje pisanie i w pewien sposób je rozwinęła. Wydaje mi się, że każdy pisze o tym, o czym chce przede wszystkim, ale tak naprawdę to nie jest decyzja. W pewien sposób o tym, o czym piszemy, decyduje nasze ciało i nasze dzieciństwo i ludzie, których spotykamy, więc ja po prostu rzeczywiście piszę o sprawach raczej śmiertelnych i takich sprawach, które można byłoby nazwać przewartościowanymi, ale jest to dla mnie interesujące przez moje historie z dzieciństwa. Mój dziadek był więźniem obozu koncentracyjnego Stutthof, potem był żołnierzem Wehrmachtu. I takich historii na północy Polski jest dość dużo, także interesuje mnie splot etyki, estetyki, pamięci i historii z powodu tego, że w mojej rodzinie tego typu historie miały miejsce. Reakcja na moją poezję jest raczej pozytywna i raczej spotykam się z dobrymi recenzjami i odbiorem, ale jest część osób, która uważa, że nie powinno się poruszać takiego tematu w sposób, w jaki ja to robię, szczególnie jeśli mam tyle lat, ile mam, czyli jestem raczej młodym człowiekiem, który tego nie doświadczył, nie przeżył i bazuje na opowieści świadków, ofiar albo katów. Holokaust w Polsce jest dyskutowany. Był taki czas wiele lat temu, kiedy był bardzo mocno dyskutowany, teraz trochę mniej. Oczywiście zależy, czy rządy w Polsce są prawicowe, czy lewicowe. Jeśli są lewicowe, to lewicowe rządy mają mniejszy problem z przyznawaniem się do błędów. Prawicowe mają większy problem z przyznawaniem się do błędów. Ale Holokaust w Polsce, pamiętamy o Holokauście i dyskutujemy ten temat. Także ten temat jest przepracowywany. Wydaje mi się, że ciekawe w poezji polskiej, szczególnie tej starszej, czyli tej, poezja poetów, którzy już nie żyją, czyli Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta albo Tadeusza Różewicza, miała ten oryginalny wkład do poezji światowej, dlatego że była w pewien sposób połączona z historią Polski, czyli z bardzo tragiczną historią cierpiących ludzi. Także wydaje mi się, że połączenie czystej liryki z jakimś takim namysłem filozoficzno-historycznym jest pewnym wkładem poezji polskiej do poezji światowej i w tym upatrywałbym jej unikalności. I poezja, i muzyka odnoszą się do słuchu, i do dźwięku, i do muzyki. Także i poezja, i muzyka, i uprawianie muzyki jest tak naprawdę i muzyką, i liryką. Te sprawy się jakoś łączą, ale raczej moje teksty w piosenkach Trupa Trupa, czyli zespołu, w którym gram, nie są powiązane z poezją. Na zasadzie nie cytuję własnych wierszy w piosenkach, ale atmosfera i muzyki, i poezji jest podobna, ponieważ i muzyka, i poezja są raczej pesymistyczne w nastroju filozofii Artura Schopenhauera. Ja w ogóle raczej nie lubię tego, jak poeci, jak aktorzy szczególnie czytają wiersze i literaturę. Uważam, że raczej rzeczywiście robią to w nudny sposób, łącznie ze mną. Ja wolę bezpośredni kontakt z literaturą, nie czytaną na głos, ale czytaną w swojej głowie, w myślach. Ale widziałem tutaj, będąc w Wiedniu, miałem takie spotkanie w Literaturhaus Wien i był tam taki poeta Jörg Semmler i on właśnie miał taki występ poetycko-muzyczny.
poetycko-muzyczno-wizualny. Także są poeci, którzy robią, czytają wiersze w ciekawy sposób i jest to zdecydowanie nienudne. W tym momencie kończę pisanie ostatniej części przyszłej trylogii poetyckiej pod tytułem Sową i ta rezydencja artystyczna i pisarska w Wiedniu służy głównie temu, ale poza muzyką i poezją razem z moim przyjacielem Rafałem Wojczalem kręcimy film dokumentalny o panu Albinie Osowskim, który jest byłym więźniem obozu Auschwitz-Birkenau, a wcześniej był egzekutorem AK, jest również rzeźbiarzem i ma bardzo, był również aktorem, ma bardzo ciekawą historię, także można by powiedzieć, że w moim życiu mam szczęście do nieszczęśliwych sytuacji, do nieszczęścia i często trafiam na takie raczej smutne historie, ale więc te projekty są raczej pesymistyczne, ale nie można im zarzucić braku prawdziwości i prawdy, ponieważ to są rzeczywiście prawdziwe, realne historie.